naprawdę wzbudził we mnie podziw. Będę się kierować tymi słowami. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o marzenia, że marzenia trzeba spełniać, że jeżeli człowiek będzie marzyć, to może osiągnąć wielki sukces. Ja będę szedł myślami tego pana właśnie. Bardzo fajnie, bardzo pozytywny człowiek, bardzo odważny, bardzo fajnie opowiada. Bardzo ciekawie opowiadał. Można pozobaczyć, jak wiele zaangażowania, serca i chęci włożył w tą swoją wyprawę. No i pokazuje nam, że można wiele. Trzeba tak realizować swoje marzenia w trzech takich krokach. Marzenia, ambitne plany i dobre przygotowanie i skuteczna realizacja. I w tym się też zawiera przedsiębiorczość. Bo jak mamy też ambitne plany, chcemy coś zrobić, to musimy się do tego dobrze przygotować, a potem konsekwentnie realizować. Bo jak nie mamy tych planów takich strategicznych, taktycznych, a to zaczynamy od jakichś tam wielkich marzeń czy tych planów, potem je realizujemy, to jest właśnie ta przedsiębiorczość. Jakbyśmy przestali na tym, co mamy, na małym, no to tam niewiele osiągniemy. Przedsiębiorczość dla mnie osobiście oznacza pewną zaradność, czyli umiejętność wykorzystania swoich dobrych pomysłów do zrobienia biznesu. Ja na co dzień słyszę tak dużo, czy czasem nawet sam miewam, uważam, że nie najgorsze pomysły na biznes, ale nie potrafię ich wdrożyć w życie, więc uważam, że przedsiębiorczość to jest umiejętność właśnie planowania i wdrażania w życie dobrych pomysłów na biznes. Ciekawy człowiek, bardzo ciekawie opowiada. Dla mnie to jest rewelacyjne, że się człowiek po prostu odnalazł w takich ekstremalnych warunkach. To, że Szczecin się rozwija pod względem przedsiębiorczości, tworzą się nowe inicjatywy pod względem właśnie jakichś takich spotkań typowo proaktywnych, gdzie ludzie przychodzą, mogą się zmotywować, jakieś dostać wiedzy praktycznej.